Szanowni Państwo, od początku naszej działalności nie gonimy za masową oglądalnością, bo poruszamy tematy ważne, które nie leżą w zainteresowaniu wielkich komercyjnych mediów. Wychodzimy z założenia, że bezwzględnie trzeba rozliczyć PiS. To wywołuje nienawiść fanatyków PiSu, ale też bezwzględnie patrzeć na ręce nowej władzy. To z kolei wywołuje nienawiść fanatyków koalicji rządzącej. Działamy wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu. Jeśli uważasz, że nasze programy są potrzebne, a głos naszych gości jest więcej niż ważny, wspieraj nas stale. Dziękujemy, że jesteś. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w szczególności tych, którzy nie są fanatykami żadnej partii, mają otwarte głowy i myślą krytycznie, szczególnie wobec tych, na których głosują i których popierają. Równie serdecznie witam tych, dzięki którym nadajemy, bo jesteśmy zależni od Państwa, z góry pięknie. Dziękuję za to wsparcie, ono pozwala nam nie tylko działać, ale rozwijać się, co w ciągu ostatniego miesiąca widać na naszym kanale. Proszę Państwa, no miała być profesora Kasińska, ale to moja wina, więc profesora Kasińska będzie, ale nie dzisiaj, i miał być później dr Tomek Kowalczuk, ale nie będzie go później, w związku z czym będzie teraz. Dobry wieczór, Tomku, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich Ciebie i wszystkich, którzy nas słuchają. Przepraszam, że nie jestem profesorą Kasińską. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby ją zobaczyć, na pewno nie mogę się porównywać. No ale cóż, to jego wina. Słuchaj, Tomek, zawsze możemy się umówić, że będziesz profesorą dzisiaj. Dobrze. No dobrze, a to może innym razem zostawimy. Słuchaj, na początek króciutko. W ostatnim naszym spotkaniu namawiałem Cię do tego, żebyśmy zrobili eksperyment. Jeden z nas składa wieniec pod schodami smoleńskimi, a drugi bierze młotek i go traktuje młotkiem. I to wszystko w obecności policji. Przemyślałeś? Wchodzimy w to? Wiesz co, no powiem Ci szczerze, spodziewałem się telefonu, ale ponieważ nie zadzwoniłeś, to myślałem, że sprawa ucichła. Także zapraszam serdecznie, numer jak wiesz 6 i tak dalej. A, czyli private ma być. No dobrze, myślałem, że Cię pod włos trochę wezmę, ale to Cię... Mogę powiedzieć nie private, ale nie wiem jak to będzie. Nie, no dobrze, to dobrze, to zrobimy korekt po dżentelmeńsku, pogadamy prywatnie, a potem Państwu ogłosimy, ale znając doktora Tomasza Kowalczuka, to on tak tylko się tutaj cyrtoli, uwielbiam to słowo, a potem będzie jak będzie. To teraz się nie będziemy cyrtolić i moje pytanie do Ciebie, bardzo poważne, widać tutaj dwie potęgi intelektualne. Tomek, to jest bardzo poważne pytanie, po co ten tytan intelektu z lewej pojechał do tego czesanego piorunem z prawej, którym to jest byłym prezydentem, a może będzie i przyszłym. I ja, ponieważ jestem złośliwy i kompletnie nie szanuję, wręcz pogardzam Dudą, to chyba to są jakieś kompleksy, mówiąc szczerze. Dlaczego tak to ujmuję? Ponieważ z byłymi prezydentami różne państwa utrzymują relacje, ale zazwyczaj te relacje załatwiane są na szczeblu ambasady. I jak do byłego prezydenta jakieś państwo ma, nie wiem, interes, chce z nim pogadać, to wysyła do niego swojego dyplomatę, a nie prezydent się ładuje, żeby tam się spotkać. To są kompleksy intelektualnego szrotu, który jest prezydentem naszego kraju? Wiesz co, no tak, to znaczy oczywiście można mieć różne rachuby polityczne i właściwie należy mieć różne rachuby polityczne. Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda nigdy jakoś specjalnie nie byli dobrzy w tych rachubach politycznych, bo stawiali zwykle, jak wiesz, poprzednio również nie na tego prezydenta. Mówiąc najprościej, do ostatnich chwil mówili, że może jednak i może coś tam, i może, ale to w zasadzie nie jest zwycięstwo. Więc przypominam tę historię sprzed paru lat. Natomiast no, słuchałem prezydenta Kwaśniewskiego, który w takim trybie
no, racjonalistycznym może powiedział, że być może chodzi o to, żeby jednak skutecznie przekonać Donalda Trumpa do zmiany optyki, ale trochę w to, no tak. No tak, powiedział prezydent Kwaśniewski, ale ja w to nie wierzę z różnych powodów. Przede wszystkim z takiego powodu, że Donald Trump raczej mało słucha kogokolwiek, jak sądzę, a już na pewno nie Andrzeja Dudy. Słyszałem również, że Andrzej Duda liczy na to, że będzie takim właśnie telerandem, czy nie wiem, mistrzem dyplomacji, ponieważ liczy na to, że jednak uda mu się załapać do jakichś gremiów politycznych, czy światowych, w co też nie wierzę osobiście. Więc to jest kolejna sprawa. No, Polska, inaczej, polska prawica ma, jak wiadomo, krytyczny stosunek do Europy. No, nie pora, tutaj to jest bardzo poważny temat, więc bardzo chętnie i często o tym rozmawiam, ale akurat nie dzisiaj. No, w każdym razie polska prawica ma taki stosunek do Europy, już nie o to, nie chodzi nawet o tych Niemców, tylko o taki schyłek stadium imperium, a ja twierdzę, że Unia Europejska jest imperium, chociaż niektórzy się przed tym strasznie bronią. A imperia opisane to jest już niestety w literaturze, mają swoją dynamikę czy swoją historię. I to jest naprawdę poważny temat, z którym trudno się jakoś połączyć. Natomiast polska prawica, mając pretensje, począwszy od nieufności do Niemiec, nieufności do Francji, jakby obojętności angielskiej, ma takie tradycyjne odniesienia do republikanów właśnie amerykańskich, którzy to zawsze byli po stronie Polaków. Jeszcze za czasów PRL-u. No i to zresztą też widać dość dobrze na starszej, ale wcale nie tak bardzo starej Polonii amerykańskiej, która również ma tradycyjne ciągotki do... No prawactwo, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Wiesz co, to jest za proste określenie, dlatego że to wynika właśnie z tego, że my mamy wszczepione takie przekonanie, że pewnie reganowskie, czy jeszcze wcześniej, takie, że to tylko republikanie zawsze się upominali o Polskę, mniej lub bardziej oczywiście skutecznie, ale zawsze to jakoś tam manifestowali. I to wszczepione, takie genetyczna pamięć, że w Ameryce to my możemy, że my jako Polacy, zagrożeni przez Niemców i przez Rosję, możemy liczyć tylko na republikanów. Teraz to się zupełnie zadziwiająco odmieniło, no ale takie mity nie odmieniają się z piątku na sobotę, w związku z powyższym one trwają mimo jakby zupełnej jasności komunikatu, tak? Natomiast demokraci, no właśnie, natomiast już jedno zdanie, natomiast demokraci, którzy są po stronie demokracji właśnie, no, zalatują nam tą Europą, tym federalizmem, tym, no tak, kropka. No i po kropce można powiedzieć, że po nic pojechał kończący, no, trochę jeszcze to potrwa, swoją żenującą prezydenturę, tytan intelektu z Pałacu Prezydenckiego. To teraz zostawiamy tych dwóch pociesznych pacjentów, z których ten w Stanach może być mniej pocieszny, bo może zostać prezydentem i to nie będzie fajne dla Ukrainy, czyli dla Polski, ale o tym mówimy właściwie codziennie od pewnego czasu. Minister Adam Bodnar. 578 to liczba osób, wobec których trzy służby w latach 2017-2022 stosowały kontrolę operacyjną urządzenia końcowego, czyli za pośrednictwem oprogramowania Pegasus. No ja powiem szczerze, że wiadomo, że to jest bandyterka regularna, bo ludzie różnych zawodów, różnych profesji byli podsłuchiwani, ale po pierwsze, to PiS ma przykrywkę, bo niech będzie, że jego sądy wszystko klepały.
Po drugie, no 578 to, mówiąc szczerze, moim zdaniem ma się trochę nijak do tego, co słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, bo też o tym rozmawialiśmy, że to w ogóle no był tak masowy proceder, że to właściwie wszystkich podsłuchiwano generalnie. A tutaj niezależny minister Adam Bodnar mówi o takiej, a nie innej liczbie. I to jest pierwsza część tej układanki. Ja ci teraz dołożę drugą, bardzo poważną i myślę znacznie poważniejszą od tej, paradoksalnie, i mocno traumatyzującą. Kapral Karolina Marchlewska i podporucznik Joanna Jałocha, które kilka lat temu zgłosiły molestowanie seksualne przez przełożonych w żandarmerii wojskowej, były inwigilowane za pomocą Pegasusa właśnie. Były żołnierki dostały w tej sprawie zawiadomienie z prokuratury, czyli mamy jakiś taki no, ultrapatologiczny schemat. Ten mit munduru po raz kolejny teraz pada. Dla mnie nigdy nie było żadnego mitu munduru, nie ma czegoś takiego, ale to dla mnie. Wszyscy inni mogą mieć inne zdanie. Natomiast dwie żołnierki zgłaszają regularne przestępstwo na tle seksualnym i po zgłoszeniu tego przestępstwa zostają objęte monitoringiem, są podsłuchiwane. Przecież Tomek, no sorry, ale to się w pale nie mieści po prostu. No tak, zacznijmy od tego 578, skoro ty też zacząłeś. No to już jest podstawa do tego, żeby członkowie na przykład komisji badającej właśnie zjawisko podsłuchów powiedzieli, że no właśnie te mity o tysiącach upadły i w ogóle komisja jest do niczego niepotrzebna, bo niczym się nie zajmuje. Ja jestem innego zdania. Dla mnie 578 to dużo. I to oczywiście no, możemy na różne sposoby na to patrzeć. Problem, tam jest kilka problemów, o tak bym powiedział, tak? To znaczy, to jest problem takiej specyfikacji złoczyńców, o tak bym powiedział, to Jarosław Kaczyński przed komisją starał się coś takiego tam wypunktować i mówił zarówno o VAT-owcach, a nawet mordercach, terrorystach, no ale oczywiście są również politycy i tak jak właśnie teraz masz żołnierki. I to jest, moim zdaniem to jest ciekawe, dlatego że my tu powinniśmy jednak postawić różne dystynkcje pomiędzy tymi kategoriami tak zwanych złoczyńców, o których właśnie mówił Jarosław Kaczyński przed komisją. Natomiast co ciekawe, jak ja to trochę też konsultowałem z różnymi ludźmi i oni też powiedzieli, że tak, no to, że sędziowie dawali te zezwolenia na kontrolę operacyjną, dostając minimum wiedzy, to mnie najbardziej interesuje, żeby zbadać dokładnie, jak były formułowane te wnioski. Nie mam żadnej, może jestem zbyt mało wnikliwy, ale bardzo chętnie bym zobaczył jakieś badanie, jakiś raport dotyczący, jak były w tych poszczególnych sytuacjach formułowane te wnioski do sędziów. To jest raz. Dwa, jaki był stan wiedzy tych sędziów, to wszyscy podkreślają, że no mogli to robić. Zresztą sędzia Tuleja bodajże, o ile dobrze pamiętam, powiedział, że być może on sam takie zezwolenie dał. Więc to jest rzecz kolejna, że jak wykorzystywano ten kulawy czy dziurawy system, czy taki system, no taki na zasadzie, dobra, mamy wniosek, podpisujemy, nie patrzymy w ogóle, co to jest. Nie wiem, bo to oczywiście prawdopodobnie w różnych sytuacjach różnie wyglądało. I jeszcze bardzo ciekawa sprawa, która może być się też wiązać w jakiś sposób z tym przypadkiem obu pań, mianowicie zwrócono mi uwagę na jedną rzecz, że ten podsłuch nie musiał być, znaczy jeżeli chcesz podsłuchać mnie na przykład, jeżeli ktoś by chciał podsłuchiwać mnie, to nie składa wniosku o podsłuchiwanie mnie, tylko składa wniosek o podsłuchiwanie ciebie. W związku z tym ten wniosek jest jakby zupełnie niewinny, albo w inną stronę idzie, albo coś takiego, natomiast liczy się na to, że prędzej czy później ty do mnie albo ja do ciebie zadzwonię i wtedy ten podsłuch przejdzie z ciebie
tak naprawdę na mnie. Znaczy ja tu sobie nie dorabiam, broń Boże, bohaterstwa ani martyrologii, żeby wszystko było jasne. Ja po prostu używam tu ciebie i mnie jako przykład mechanizmu, a nie jakichś sugestii, że byliśmy tutaj chwalebnie podsłuchiwani, należymy do tej grupy. Natomiast wiesz, no być może jest to również taki mechanizm. Trudno mi to rozstrzygnąć, natomiast oczywiście na koniec zostaje to, co ty sugerujesz, to znaczy, że no, mamy coś, co broni takiego starego obrazu armii, tak, z falą, z kotami, z starymi żołnierzami, z trepami i tak dalej, coś, co pamiętam jeszcze z czasów, kiedy mój przyjaciel licealny poszedł do wojska, ja go tam odwiedzałem i on mi różne rzeczy opowiadał swojego czasu, bo sam zakończyłem edukację wojskową na studium wojskowym Uniwersytetu Warszawskiego, więc te zjawiska, w którym jest hierarchia, zresztą to pokazuje się hierarchia płciowa, stereotypy płciowe, to zresztą nie dotyczy tylko polskiej armii. Mamy bardzo dużo takich informacji nawet z armii amerykańskiej. Tyle tylko, że oczywiście liczy się to, jak sobie z tym radzimy, jak sobie radzą inne kraje, To my sobie radzimy tak, że jak ktoś to zgłasza, a dwie panie to zgłosiły, no właśnie, to zostały objęte podsłuchem. To jest takie typowe rozwiązywanie tego typu problemów w Polsce. Doktor Tomek Kowalczuk, politolog, filozof państwa i mój gość. Nie bylibyśmy sobą, doktorze Tomku, gdyby zabrakło dzisiaj byłego prezesa Obajtka, ale go nie zabraknie. Nie zabraknie, bo prezes Obajtek to jest jakiś po prostu, nie wiem, nienormalny. Autentycznie. Nie wiem, co oni w tym Pcimiu zrobili, jak on był wójtem, ale chyba coś mu z głową zrobili, bo no co kilka dni okazuje się, że Obajtek coś. Nic nie może być normalnie, nie mogło być normalnie załatwione. No nic po prostu. Nic. Gdzie Obajtek, tam w ogóle trzeba to zgłosić. Pan Szymański niejaki do niedawna kontrolował 40% akcji Telewizji Republika. Z informacji Newsweeka wynika, że powiązana z nim spółka budowlana wygrała wart 190 milionów złotych przetarg Orlenu. Materiały zamówiła w firmie, w której pracuje krewna Daniela Obajtka. To nosi znamiona wyprowadzenia pieniędzy z państwowej spółki przez układ towarzyski powiązany z władzą i próby budowania rodzinnej oligarchii. Zawiadamiam prokuraturę, sprawą powinno zająć się CBA, tak mówił Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej. To jak już jesteśmy przy Obajtku, żeby dać ci rozwinąć skrzydła, patrząc na zegarek trochę, to dołóżmy jeszcze to. Luksusowe hotele, najdroższe restauracje, lot prywatnym samolotem do Stanów i wyścig Formuły 1. Wszystko za publiczne pieniądze. Orlen, Obajtek też chyba trochę, wydał 400 tysięcy złotych na imprezę pożegnalną dla grupy pracowników. No a jak się bawić, to na bogato, szczególnie kiedy się uwłaszcza na majątku państwowym, a to ci polityczni bandyci przez 8 lat robili. Dodajmy parasol ochronny prezesa cały czas, przez czas prezesowania Obajtka, w związku z czym włos z głowy spaść mu nie mógł. I na deserek taka sytuacja. Ten raport dotyczący ministra Sienkiewicza. Fachowcy nie zostawiają suchej nitki na tym raporcie, bo tam są takie fragmenty, takie określenia, które dyskwalifikują ten raport, aczkolwiek ci sami fachowcy zwracają uwagę na część zawartości tego raportu. I teraz tak, jeśli mamy oddać Bogu co boskie, tak ładnie powiem, cesarzowi co cesarskie, to jak się takie informacje pojawiają, no to myślę, że należałoby je sprawdzić. Tak sobie myślę, a przecież nie jestem pisowcem, prawda? Tylko myślę krytycznie, razem z doktorem Tomkiem i mam nadzieję z państwem. Nawiązana przez Sienkiewicza w 2003 roku współpraca z Orlenem przyniosła mu w latach 2004-2013 blisko 7,5 miliona złotych dochodu, a współpraca założonej przez niego spółki z innymi spółkami Skarbu Państwa przyniosła w latach 2009-2012 ponad 2 miliony zysku
netto. Ja wiem, że niektórzy myślą, że można tylko mówić o tym, że pisowcy to, pisowcy tamto, ale krytyczne myślenie polega na tym, że patrzymy przede wszystkim na tym, którym ufamy. Proszę Państwa, tu myślę, doktor Tomek chyba się jednak ze mną zgodzi, to ja jeszcze szybko dodam. Przez okres 10 lat Bartłomiej Sienkiewicz nieprzerwanie współpracował z Orlenem, otrzymując w zamian bezprecedensowe wynagrodzenie. To też czytamy w tym dokumencie. Autorzy wskazują, że po 2013 roku Sienkiewicz trafił do polityki. Kontrakt mieli kontynuować jego wychowankowie, tu cytat, z Ośrodka Studiów Wschodnich. Usługi świadczone przez Sienkiewicza, tu też znowu cytat, sprowadzały się do dostarczania cyklicznych, tygodniowych raportów tematycznych oraz incydentalnych analiz. Autorzy raportu twierdzą, to są Amerykanie, jak dobrze pamiętam, zatrudnieni do tego, że stawki polityka i jego protegowanych były wielokrotnie wyższe niż ceny rynkowe. To zanim dr Tomasz Kowalczuk odniesie się do tej całej przestrzeni Obajtka, to politycy o czymś Państwu przypomną. Uwaga! Ten program nie jest przeznaczony dla fanatycznych wyznawców jakiejkolwiek partii czy polityka. Jeśli zalewa cię krew, gdy słyszysz coś, co nie jest zgodne z agendą partii, którą kochasz, i polityka, którego nie pozwalasz krytykować, to wyłącz ten program. Szkoda twoich nerwów i naszego czasu. Trzeba rozliczyć PiS, ale tak samo trzeba patrzeć na ręce nam, bo to my rządzimy, a nie PiS. Zatem myśl krytycznie i rozliczaj władzę na bieżąco. Bądź na bieżąco. Zasubskrybuj teraz. To zacznijmy od tyłu. Czy myślisz, że... No na przykład niech będzie. Donald Tusk powie, no to jednak temu raportowi trzeba się na poważnie przyjrzeć w rozumieniu jednego z moich najbliższych współpracowników, czyli ministra Sienkiewicza. Czy będzie jak zawsze? No, wiesz, to jest rzeczywiście ciężka próba, tak jak Donald Tusk mówił o tym, że ambasador Izraela niedawno wystawił na ciężką próbę stosunki polsko-izraelskie. Tak mniej więcej brzmiał ten wpis Donalda Tuska. Tak mi się wydaje, że coraz więcej niestety mamy takich ciężkich prób różnego kalibru, jeśli chodzi o naszych ulubieńców, to znaczy, no wiesz, to mówię naszych ulubieńców, no bo przecież nie odżegnuję się od tego, że byłem i jestem w dalszym ciągu zwolennikiem tych sił politycznych, które blokują PiS, o tak powiem. Ja też, dlatego należy im patrzeć na ręce. Ja wiem, no właśnie. No ale wiesz, ale to są takie sytuacje, których ja doświadczam niekiedy w komisjach, przepraszam, taką trochę wycieczkę może zaskakującą, w tych komisjach, które oglądam, nie zawsze, ale staram się, i w pewnych momentach oczywiście irytuje mnie demagogia czy chwyty poniżej pasa pisowców w tych komisjach, ale momentami się też wstydzę za zachowanie tych, którzy siedzą w tych komisjach z ramienia czy Koalicji Obywatelskiej w całości, tak, czy w ogóle obozu rządzącego. I no jakby takie posłannictwo demaskowania i wykańczania, pokazywania różnych rzeczy, wykańczania świadków i tak dalej, są mi jednak obce. Ja bym chciał coś, co by mi odsłoniło te mechanizmy w sposób jednak dużo bardziej obiektywny. I jak mówię jeszcze raz, w stosunku do członków pisowskich nie mam złudzeń, chociaż niektórzy temu przeczą jednak i mam do nich szacunek, tak w niektórych przypadkach członkowie koalicji tego nie robią. Dlaczego o tym mówię? No bo to jest właśnie ten taki bardzo kliniczny przykład tego, że w pewnych momentach nie wystarcza mi tylko, po pierwsze, to, że jest legitymacja, że właśnie pyta, czy mówi, czy jest to polityk Koalicji Obywatelskiej, czy za którą się opowiadam.
nie wystarczają mi jego takie wdeptywania w ziemię przeciwników politycznych, bo nie o to mi chodzi. Tak. Chodzi mi o to, żeby to jednak autentycznie zdemaskować wszystko. No dobrze, ale to nadal mi nie powiedziałeś, a przepraszam cię Tomek, mamy jeszcze kilka tematów, czas ucieka. No więc, czy Donald Tusk i jego otoczenie, wszystko wskazuje na to, nielegalnie zamówiony raport na temat Sienkiewicza przez Obajtka wyrzucą do kosza, zgodnie z zasadą, że dowody pozyskane przez sąd w sposób nielegalny lądują w koszu. No ale to jest właśnie zasada, która wbrew pozorom... Przepraszam, dowody nielegalnie pozyskane decyzją sądu lądują w koszu, przepraszam. Dobrze, więc, więc ja się obawiam jednak, że to się tak skończy, jak mówisz. To znaczy minister Sienkiewicz jest na tyle ważną figurą na szachownicy Donalda Tuska, że wydaje się, że tu żadnego kataklizmu nie będzie. Nie chodzi o kataklizm, chodzi o to, że nie ma czegoś takiego na świecie, że tylko, nie chodzi o Polskę, chodzi o konstrukcję świata. Filozof jesteś, pan. Nie ma czegoś takiego, że tamci są wyłącznie źli, a my jesteśmy wyłącznie dobrzy. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście, że nie. No to starałem się właśnie to pokazać na tych komisjach, bo takie mam wrażenie. I tutaj podobnie. Natomiast, wiesz, moim zdaniem powrót PiS-u do władzy w ten czy inny sposób, zwany PiS-em czy niezwany PiS-em, ale po ostatnich wyborach wydaje się, że jednak zwany dalej PiS-em, mimo że sam Jarosław Kaczyński coś mamrocze o zmianie nazwy, to jest w dalszym ciągu, ja to mówiłem przed wyborami, jeszcze raz powtórzę, że to nie jest, właśnie widzisz, wrócę do Trumpa i do Bidena, to jest to, że jak ja rozmawiałem z ludźmi z Ameryki po wyborze Bidena, to oni mi powiedzieli, że panuje takie przekonanie, że Biden wziął tę prezydenturę na 5 lat, po 5 latach z różnych racji w Stanach Zjednoczonych, przecież nie o tym rozmawiamy, ale z różnych racji wróci, czy musi wrócić, bo taka jest... Właśnie mam wrażenie, że to jest czytelne. Ja się po prostu cały czas boję, że jeśli będziemy robić różnego rodzaju wpadki, takie czy inne, lekceważyć tego typu raporty, nie czyścić tych różnego rodzaju spraw do granic zupełnie, zgodnie z zasadą, że żona Cezara musi być poza podejrzeniami, to bardzo wiele ryzykujemy. Mnie już nie chodzi o to, czy ryzykują ci ludzie, którzy są w tej chwili u władzy, bo później przyjdą pisowcy i ich tam pozamykają za zdradę stanu, tak, a nie za nadużycia i przekroczenie uprawnień. Oni to zresztą wprost mówią przecież. Natomiast my zapłacimy wszyscy za to, dlatego że no właśnie taka era Obajtków, takich ludzi, którzy wszystko mogą, jak wiadomo był ten slogan Obajtek wszystko mogę, tak, Daniel wszystko mogę Obajtek, o tak, dokładnie, to, no to właśnie widać ten typ odreagowania, ten typ zabawy, ten typ takiego korzystania z władzy, takiego najgorszego korzystania władzy, cwaniackiego, kradnącego, tak, wykorzystującego wszystko i takiego fuflowskiego, takiego załatwiającego te wszystko w swoich gabinetach i tak dalej, i tak dalej. O imprezach towarzyskich, seksualnych i tak dalej w PiS-ie, w konserwatywnym PiS-ie słyszę od 8 lat od różnych moich znajomych zaprzyjaźnionych z PiS-em. W związku z tym to poszło po całości przy tej konserwatywnej frazeologii. I jak to wróci, to będzie tragedia. Ale są tacy, przepraszam cię, ale są tacy, którzy mówią, ale to wróci, jeśli będziemy tykać naszych, do naszych. Nie, właśnie odwrotnie. Ale poczekaj, daj mi zadać pytanie. Są tacy, którzy mówią, że to wróci, jak będziemy tykać naszych. Do naszych można się tylko modlić, można się pocić po prostu z podniecenia nad nimi, że są tacy wspaniali po prostu, bo są nasi. I teraz moje pytanie do ciebie.
Czy to już tak zawsze będzie, że ta plemienność połączona z tym nieprawdopodobnym podziałem, ona już z nami zostanie? Czy to w perspektywie, nie wiem, 10, 20, 50 lat jakoś znormalnieje? Bo dla mnie stanem normalnym jest to, że trzeba rozliczyć PiS i w takim samym stopniu patrzeć na ręce tym, na których głosowaliśmy. To jest dla mnie stan normalny. A dla wielu Polaków to nie jest stan normalny. Można rozliczać PiS i wyłącznie zachwycać się politykami, których popieramy. Mnie to nieprawdopodobnie wkurza. Nie, to nas wkurza od dłuższego czasu razem, tu nic nowego pod słońcem. Natomiast wiesz co, ja w takich mechanizmach mówię dwie rzeczy zawsze, przy tego typu mechanizmach i na takie pytanie, jak ty mi postawiłeś. Mianowicie ten mechanizm jest naturalnym mechanizmem. To znaczy ludzie chcą być, znaczy nie chcą przegrywać, nie chcą wyjść na kretynów. I to jest bardzo ludzkie. Będą ludzie do ostatniej kropli będą bronić swoich wyborów, bo nie chcą przyznać, że coś im się jednak nie podoba i są jakoś zawiedzeni w mniejszym lub większym stopniu tymi wyborami, które dokonali. Czemu ty nie masz z tym problemu? Czemu ja nie mam z tym problemu? I to jest czysto ludzkie. No wiesz, to wyjątki potwierdzają regułę. To jest czysto ludzki mechanizm. Pytanie jest, jak zawsze w takich sytuacjach mówię, wiesz, no, znaczy, no tak, no, jest jak kategoria kredytu zaufania, wiesz, no są różne rzeczy, które możemy mówić dobrze, tak, no różne rzeczy się zdarzają, tylko głupi nie robi błędów, no różne są mechanizmy obronne, jak to psychologia mówi, tłumaczenia sobie samemu tego, że już nam trochę zaczyna śmierdzieć, ale cały czas mówimy, że to jest jakiś przypadek, tak, to PiS miał dokładnie to samo, tak, to dokładnie ten sam mechanizm był z PiS-em, jeżeli się PiS-owcom mówiło, to pokazywało palcem, to oni mówili, no tak, no tu jest, to wiesz, to Jarosław Kaczyński ze 2 lata temu mówił, że to mamy, no tak, mamy jakieś aferki, ale cóż to za aferki w stosunku do tamtych afer i do jeszcze poprzednich i tak dalej, i tak dalej. Jest milion takich mechanizmów obronnych, które my chcemy wierzyć, tak jak w miłości. Chcemy w normalnej miłości męsko-damskiej, chcemy wierzyć do ostatniej chwili, że wszystko jest dobrze. I to jest klucz, proszę Państwa, który pojawia się bardzo często w naszych programach, że bardzo duża część z nas, Polaków, być może sobie nawet z tego sprawy nie zdaje, ale postrzega polityków przez pryzmat miłości właśnie. Ale dobrze, słuchaj, nie dobrze, daj mi, bo zagadaliśmy się, znaczy ja jest tak jak zwykle jestem zagadatliwy, natomiast chcę to powiedzieć, wiesz, to tak jest i to, wiesz, to jest w ogóle kwestia naszego uwielbienia dla polityków. My cały czas ich stawiamy jednak na piedestale. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o katastrofie smoleńskiej. Ja sobie jeszcze trochę myślałem, to jest zadziwiające. Dlaczego my tak przeżywamy śmierć z całym szacunkiem? Ja rzadko o tym mówię, bo mi wstyd, tak? Bo to jest żenujące. Ale dlaczego my tak uwypuklamy śmierć tych ludzi, a nie roztrząsamy śmierci ludzi w Poznaniu, w Radomiu, w Gdańsku i tak dalej, i tak dalej. Bo tu mamy takie to jest jedno z oczywiście być może prymitywne wytłumaczenie, być może tylko jedno z możliwych wytłumaczeń, na pewno, ale mamy takie poczucie, że tu są ci politycy, którzy oni są jacyś, nie wiem, najbardziej ważni w naszej sytuacji. W Radomiu, w Jastrzębiu, w Gdańsku, to umarli zwykli ludzie. No więc właśnie. To jest ciekawe, dlaczego my im przypisujemy taką rolę. Jak mówię, ja nie lubię o tym mówić, bo śmierć jest śmiercią, nie chcę nikogo podważać, nie chcę śmierci podważać, ale sam Jarosław Kaczyński i PiS daje do tego podstawy niestety przez ostatnie kilkanaście lat. W związku z powyższym, wiesz, to jest też odsłona tego, o czym my mówimy. My staramy się uwielbiać tych naszych. Natomiast problem jest też na, bo nie skończyłem jednej rzeczy. Problem polega na tym, że
ten mechanizm, jak twierdzę, on jest ludzki. Jeszcze raz powtarzam, ludzie mają, ja też pewnie mam do pewnego stopnia taką tendencję, żeby wybielać tych, których kocham i dawać im większy kredyt zaufania, być mniej ten. Staram się oczywiście z tym walczyć, staram się być bardzo krytyczny, ale myślę, że jakoś jestem nieobiektywny do pewnego stopnia. Problem jest taki, właśnie do jakiego stopnia, to znaczy jak długo my zachowujemy ową ślepotę, jak jesteśmy zatwardziali w tym niewidzeniu tego wszystkiego, jak nie docierają do nas oczywistości, jak jesteśmy też niewykształceni, ponieważ mówią nam jakieś rzeczy, które człowiek, który byłby porządnie wykształcony, czy w każdym razie średnio nawet wykształcony, natychmiast by skompromitował, natychmiast by widział, że to jest nieprawda. I różne rzeczy się dzieją na różnym poziomie, tak? To cwaniactwo, to mówiliśmy o kradzieży, uwłaszczaniu się na państwowych posadach, korzystaniu z przelotów, z różnych rzeczy i tak dalej, imprezach i tak dalej, i tak dalej. Tych libacji, tych śpiewów sejmowych, po nocach i tak dalej, i tak dalej. No, jednym z argumentów było to, że to się odbywa na zadziwiająco menelskim poziomie, na zadziwiająco cwaniackim poziomie. Wiesz, jak się patrzy na działania Daniela Obajtka i nie tylko przecież, no to to jest, to bije po oczach to, jak to jest prymitywne, jak to jest bezczelne, jak to jest właśnie takie no, żenujące w swoich formach. I mnie się wydaje, że tu jest kwestia też taka, no, jeszcze raz powtarzam, ten mechanizm usprawiedliwiania własnych jest naturalny. Natomiast pytanie, na jakim to, do jakiego dobrze, stopnia, to teraz, na jakim poziomie. To teraz stawiając kropkę, bo niestety patrzę na zegarek, wróciliśmy bardzo słusznie do PiS-u. Delikatnie wykazałeś, że taki wierno-poddańczy stosunek do polityków PiS-u mają ich wyborcy, ale zakończymy, proszę Państwa, tym, że po naszej stronie dzieje się dokładnie to samo. Dokładnie tak to jest. Samo. My prowadząc te rozmowy, kiedy nie skupiamy się wyłącznie na krytykowaniu PiS-u, tylko patrzymy również na polityków, których popieramy, jeżeli coś nam się nie podoba, natychmiast czytamy, że jesteśmy pisowskimi szmatami. Zawsze. Natychmiast. I to się nie zmieni. To się po prostu nie zmieni. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, ponieważ nie wszyscy mają w sobie na tyle pokładów intelektualnych i samozaparcia, żeby mając świadomość, że upraszczając, PiS jest zły, również nie patrzeć wyłącznie przez różowe okulary na tych polityków, których popieramy. Przepraszam, że zabrałem czas na koniec, ale usiłowałem zrobić klamrę. Doktor Tomek Kowalczuk, politolog i filozof, Państwa i mój gość. Tomku, jak zwykle pięknie Ci dziękuję i jak zwykle powiem, że widzimy się jak zwykle niebawem. A ja przepraszam jeszcze raz, że nie jestem panią profesorą. Oj, kochany, ciuszki wiele zmienią, o tym też możemy prywatnie pogadać. Dzięki, Tomku. Dobrej nocy. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz. No, wyobrażacie sobie Państwo doktora Tomasza Kowalczuka w szpilkach na przykład? Ja sobie wyobrażam, ja jestem otwarty, ze mną nie ma problemu żadnego, tylko nogi musiałby ogolić, bo to jednak szpilki to jednak na męskich nogach, z kobiecymi to jak sobie kobiety chcą, ale na męskich nogach to jednak szpilki muszą być na ogolonych nogach. Przynajmniej tak ja sobie myślę i ja zawsze jak zakładam szpilki, to oczywiście nogi gole. Proszę Państwa, dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję przede wszystkim tym, którzy nas stale wspierają, bo to dzięki Państwu te bezeceństwa wszystkie się tutaj dzieją i w tym tygodniu dziękuję panu Andrzejowi z Kielc, panu Marcinowi z Częstochowy, pani Marii z Wadowic, panu Wojtkowi z Tarnowskich Gór, pani Agacie z Krakowa, naszemu profesorowi Leociakowi Poniedziałkowęgu, pani Jarosławie z Kokoszkowych, pani Annie z Lublina, pani Małgosi ze Swarzędza, pani Marcie z Ostrołęki, panu Andrzejowi z Malborka, panu Jerzemu z Krakowa, pani Kasi z Warszawy, pani Renacie z Wałcza, pani Eli z Warszawy, pani Iwonie z Koszalina, pani Marioli z Poznania, pani Marzenie z Lipna i wszystkim Państwu niewymienionym. Zobaczcie, 39 minut nam się robi i nikt tutaj nie ucieka
Aczkolwiek musimy się delikatnie pilnować, bo umawialiśmy się po zmianach na 30 minut ostatnio, ale jak jest dłużej, to też nikogo to nie boli. Proszę Państwa, to jeszcze szybko Państwu przypominam, że jutro na pewno dopilnowałem, nie będzie pomyłki, premiera po raz pierwszy z nami, dr Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka, już teraz zapraszam Państwa serdecznie, zaglądajcie też na nasz kanał w ciągu dnia. Dziękuję Państwu pięknie, wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.